Cześć, witajcie. Dzisiaj w trochę innej scenerii. Znajdujemy się w aucie. Właśnie zrobiłam zakupy w Tesco. I z racji tego, że dzisiaj rano dostałam kolejną wiadomość z zapytaniem, jak nauczyłam się języka na wyspach, czy to było dla mnie trudne, czy język znałam przed przyjazdem, postanowiłam w końcu odnieść się do tego zagadnienia, bo wiem, że ten temat Was bardzo nurtuje. Dajecie mi o tym znać właśnie w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach, abym taki filmik nakręciła, jak nauczyłam się tego języka, bo może w jakiś sposób Wam pomogę, może odniesiecie się do tego, co ja robiłam i będzie Wam po prostu łatwiej funkcjonować tutaj w Wielkiej Brytanii. Dlatego korzystając, że parking jest bezpłatny, nie mam dzisiaj nic zaplanowanego, wróciłam po prostu z pracy, postanowiłam, że nakręcę taki szybki filmik. Pytanie numer jeden, czy znałam język przed przyjazdem tutaj na wyspy? Oczywiście, że uczyłam się angielskiego w szkole średniej, jak i w szkole podstawowej, jednak ta wiedza, którą przyswoiłam, na początku absolutnie mi się tutaj nie przydała. Zasadniczą różnicą, którą zauważyłam już w pierwszym tygodniu, było to, że nie potrafiłam myśleć, aby stworzyć zdanie, tylko zastanawiałam się, jakiego czasu mam użyć, aby to zdanie w jakiś sposób złożyć. W miarę upływu czasu przestawiłam swój tok myślenia na to, aby bardziej skupiać się na tym, żeby wydusić z siebie zdanie, aniżeli jakiego czasu mam użyć, które słowa jak mam odmienić, czy to są słówka regularnie odmieniające się, czy to są wyjątki, więc nie zaprzątałam sobie tym specjalnie głowy i to mi bardzo ułatwiło życie. W szkole było na odwrót. Nacisk kładło się przede wszystkim na gramatykę, a dopiero później tą gramatykę przekładało się na praktykę. To mi naprawdę utrudniło życie i dopiero z czasem, kiedy już się przestawiłam na inny tok myślenia, inny tok mówienia, jakoś gdzieś tam ta granica się zatarła i wszystko przychodziło później z o wiele większą łatwością. Czy przykładałam jakąś większą wagę do języka w czasach szkolnych? Niekoniecznie. Dla mnie to było na zasadzie zaliczenia i zapomnienia. I patrzcie, jak to właśnie los potrafi być przewrotny. Kilka lat później wylądowałam w kraju, w którym posługuję się właśnie tym językiem. No nigdy nie wiadomo, co się stanie. Moja pierwsza wskazówka dla Was. Mówcie, niezależnie jak, czy gramatycznie, czy niegramatycznie, czy używacie dobrego czasu, czy nie, po prostu mówcie. Musicie przełamać się, przebić tą barierę, przeskoczyć tą poprzeczkę i zacząć mówić. Na początku będzie trudno, bo mnie było niesamowicie trudno. 3 dni po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ja się rozpłakałam. Dopiero chyba do mnie dotarło, że znajduję się w zupełnie innym kraju. Jeżeli chcecie, abym opowiedziała moją historię przyjazdu do Wielkiej Brytanii, to może taki filmik powstanie. Dajcie znać w komentarzach na dole, a postaram się coś dla Was takiego nagrać. Wracając do tematu, przemogłam się po tygodniu chyba, aby zacząć mówić. Mój przyjazd był związany z opieką nad dziećmi, więc ja nie miałam tutaj styczności z rodakami, z Polakami, więc od pierwszego momentu musiałam zacząć dukać, tak, bo u mnie to było dukanie, ale starałam się. Trochę mi to ciężko wychodziło, jednak mówiłam, bo tego wymagała sytuacja, bo tutaj przyjechałam, aby ten język podszkolić. Bardzo dużo dało mi przebywanie w otoczeniu, gdzie Polaków nie ma, bo wtedy musiałam rozmawiać. Nie było przeproś, nie było osoby, która by mi pomogła, która by za mnie się wypowiedziała, która by poniekąd nawet wyręczyła. Ja po prostu musiałam radzić sobie ze wszystkim sama od A do Z. Przez około rok czasu nie miałam styczności na porządku dziennym z Polakami i musiałam się posługiwać tym językiem, czy chciałam, czy nie, więc to jest naprawdę dobra opcja dla wszystkich, którzy tu przyjeżdżają. Nie ograniczajcie się tylko do społeczności polskiej, starajcie się mówić, starajcie się komunikować z osobami z innych krajów. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o rodowitych Anglikach, bo to jest, myślę, dosyć istotne i to jest pierwszy klucz do sukcesu, pierwszy krok do tego, aby ten język wdrożyć w swoje życie, aby móc się nim posługiwać. No tak, fajnie to wszystko brzmi, teraz możecie pomyśleć, ale ja przyjechałam tutaj typowo do polskiej nacji i nie mam kontaktu z innymi osobami, innymi w sensie z innych krajów. Mam na to rozwiązanie, zapiszcie się do szkoły. Szkoły dla obcokrajowców są tutaj płatne, zarówno jak i niepłatne, więc nie musicie wybierać opcji, za którą będziecie płacić. Do klasy jesteście przydzielani po wypełnieniu testu, aby sprawdzić, na jakim poziomie język znacie. I w grupie znajdują się tylko i wyłącznie osoby, które
znają język na takim samym poziomie jak wy, więc możecie czuć się bezpiecznie, że nie będziecie przydzieleni do grupy, gdzie ktoś zna ten język lepiej i nie będziecie mogli się komunikować. Ja z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że do takiej szkoły chodziłam ponad rok i bardzo mi to dużo dało, że musiałam nie tylko z nauczycielem, ale właśnie ze wszystkimi innymi znajomymi w grupie, w klasie, komunikować się po angielsku. I teraz z perspektywy czasu ja wiem, że popełniałam mnóstwo błędów, ale jednak ta komunikacja miała miejsce, oswajałam się przede wszystkim z językiem, co później przekładało się na codzienność, bo nie miałam takiej bariery, nie bałam się tego, aby po prostu mówić, aby rozmawiać z ludźmi. I pomimo tego, że wiedziałam, że robię błędy, ale przychodziło mi to po prostu już o wiele, wiele łatwiej. Kolejną rzeczą, którą mogę wam polecić, to są media, nie media społecznościowe. Chodzi mi tutaj o telewizję, internet oraz o radio. Mogą teraz pojawić się komentarze, po co mam oglądać telewizję, skoro ja jej nie rozumiem. Owszem, nie każę wam oglądać od razu BBC 1, BBC 2 czy BBC News, gdzie rzeczywiście słownictwo jest bardzo wysublimowane i czasami dosyć skomplikowane. Najlepiej rozpocząć od prostych programów i możecie się tutaj śmiać, ale bajki dla dzieci bardzo dużo mi dały. W momencie, kiedy ja byłam opiekunką, bardzo dużo czasu spędzałam z 4-letnim dzieckiem i oglądałam bajki. I język, który jest używany w takich programach, w takich kreskówkach, jest bardzo prosty, ponieważ dziecko nie posługuje się skomplikowanymi zdaniami, nie ma wysublimowanego, bardzo wyszukanego słownictwa, więc te słowa muszą być bardzo proste, aby przekaz kreskówki dotarł do dziecka i jednocześnie dociera do was. To samo radio. Dobrze, owszem, są audycje, których nie zrozumiecie, ale samo słuchanie, sam fakt, że jedziecie autem i słuchacie języka, jedno, dwa słówka wyłapiecie dzisiaj. Następnego dnia wyłapiecie jeszcze więcej, a w międzyczasie, kiedy komunikujecie się już ze wszystkimi naokoło, łapiecie więcej słówek i więcej wtedy wychwytujecie z radia. Dobrze, jeżeli nie macie dostępu do radia, chociaż do radia przez internet możecie mieć, nie macie dostępu do telewizji angielskiej, zawsze jest internet, w którym jest mnóstwo audycji, mnóstwo bajek, mnóstwo angielskich programów, które możecie obejrzeć i nie ma przeprość. Słuchajcie, tutaj absolutnie nie ma przeprość. Chcieć to móc. Po jakimś czasie tą poprzeczkę możecie sobie podnieść. Chociażby na przykład poprzez oglądanie filmów. Nie włączajcie lektora, nie włączajcie napisów, obejrzyjcie cały film po angielsku. Zobaczcie, ile jesteście w stanie wychwycić. Zdaję sobie sprawę, że nie będziecie w stanie wychwycić wszystkich słówek, ale jeżeli uda wam się zrozumieć cały przekaz zdania, to już jest jakiś sukces. Nie chcę, słuchajcie, tutaj wyjść na osobę, która się chwali, że zna język, bo ja w 100% nie jestem pewna, władając tym językiem, używając go. Mam niedociągnięcia i zdaję sobie z tego sprawę, ale co, mam z tego tytułu zjeżdżać do Polski? Nie, ja cały czas sama się dokształcam, sama się uczę w oparciu o to, co poznaję. Jeżeli są jakieś słówka nowe, dla mnie niezrozumiałe, staram się je pojąć. I tutaj dla was kolejna wskazówka. Jeżeli są jakieś właśnie wyrażenia, słowa, które są wam obce i chcecie poznać ich znaczenie, starajcie się znaleźć więcej informacji na ich temat w języku angielskim, ponieważ czytając wytłumaczenie w innym języku, chłoniecie więcej informacji, jesteście w stanie jeszcze więcej zrozumieć. Jeżeli to nie da rady, nie zda egzaminu, to wtedy szukajcie rozwiązania w języku polskim, ale polecam wam szukanie właśnie informacji na temat jakichś zagadnień w języku angielskim, bo to także pomaga w przyswajaniu wiedzy, w przyswajaniu języka na co dzień. Wiecie co, panowie tutaj na myjni tak krzywo się trochę na mnie patrzą, bo muszę dosyć ciekawie, interesująco wyglądać jak jakaś małpa w klatce. Mówię do telefonu, nie ruszam się, siedzę w aucie już chyba z 20 minut, bo kilka razy musiałam przerwać nagrywanie z racji tego, że ludzie tutaj się kręcili i właśnie tak trochę niekomfortowo się czułam i myślę, że to będzie właśnie koniec tego filmiku, bo nie mam wam nic więcej do powiedzenia. To są takie wskazówki, punkty, które mi bardzo pomogły w nauce języka. Słuchanie, mówienie, bez względu na to, czy jest gramatycznie, czy nie. I czytanie może jeszcze książek dla dzieci, chociaż z tym może być trudniej, chociaż także z takimi do takich książek można mieć dostęp chociażby przez internet, więc jak najwięcej tego języka wokoło. Nie zamykajcie się tylko na polskie środowisko, nie przybywajcie tylko z Polakami, bądź jeżeli nie macie takiej opcji, nie macie właśnie kogoś z innego kraju wokół siebie, to szukajcie informacji, szukajcie pomocy w internecie, szukajcie pomocy poprzez radio, słuchajcie tego radia, pomimo że nawet nie rozumiecie, bo to dużo daje, słówka same później wchodzą do głowy i nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile przez takie zwykłe słuchanie człowiek potrafi się nauczyć.
Więc tak, to chyba było tyle ode mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, bo może nie pokryłam tematu w 100%, piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć najrzetelniej, jak tylko potrafię. I jeżeli coś jeszcze sobie przypomnę, to uwzględnię tutaj na dole w opisie. Ja się teraz z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, papa.